Mamy w polskim społeczeństwie grupy, są to głównie ludzie młodsi i ludzie w średnim wieku z większych miast, którzy nie różnią się istotnie pod względem wykorzystania technologii cyfrowych od osób np. ze Stanów Zjednoczonych czy z Europy Zachodniej. Pozostała część społeczeństwa jednak posiada lukę. Pierwszym trendem jest to, że dochody Polaków, którzy korzystają z technologii cyfrowych, są to, jak mówiłem, głównie osoby młodsze, istotnie wzrosną w ciągu najbliższych 5 lat o ponad 60%. Tak się spodziewamy, takie są wyniki badania. Drugim trendem jest to, że osoby, o których mówiłem, że nie są obecnie w pełni scyfryzowane, też stale zwiększają swój poziom cyfryzacji, jeżeli patrzymy na przestrzeń ostatnich 5 lat i spodziewamy się kontynuacji tego trendu. Dla biznesu ma to kilka bardzo istotnych implikacji. Po pierwsze, jak patrzymy na wzrastające dochody osób i ich cyfrowe wykorzystanie, spodziewamy się, że rynek polskiego e-commerce, czyli sprzedaży w internecie, podwoi się do roku 2020. Także spodziewamy się, że komunikacja przejdzie bardziej do internetu. Osoby będą korzystały z wideo właśnie na swoich telefonach, z kanałów takich jak YouTube czy innych źródeł dystrybucji wideo. Pociągnie to za sobą także zmiany, jeżeli chodzi o to, gdzie ukierunkowana będzie reklama. Widzimy, że do 2020 roku spodziewamy się, że w Stanach Zjednoczonych większość reklamy nie będzie już w telewizji, będzie w internecie. I czy to na komputerach stacjonarnych, czy nawet jeszcze bardziej przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Więc tego typu trendy myślę, że istotnie wpłyną na to, jak biznes powinien patrzeć na cyfryzację.